codziennie to są rzeczy najważniejsze. Dobry wieczór Państwu, to znowu ja, nadpobliwy mężczyzna, którego chociaż wczoraj nie było, to dzisiaj jest już z powrotem i z powrotem jest na podpobliwy. Natomiast proszę Państwa, u mnie wszystko w porządku, a jak to na Państwa wpływa? Czy z tego będzie burza? Codziennie burza. Dzisiaj chyba nie będzie, ale nie, przecież codziennie burza u pana Kożuszka. Oglądamy. A ten program właśnie teraz, proszę Państwa, zaczynamy. Dobrze, drodzy Państwo, imponujecie mi tymi swoimi zawodami. Za każdym razem, jak widzę te filmiki, to myślę sobie, wy robicie takie ciekawe rzeczy, a ja takie, no takie, jakie robię, proszę Państwa. Przepraszam za wczoraj. Niektórzy mówili, że byłem chory. Nie byłem chory. Nieważne, pewne rzeczy musiałem załatwić, ale już dzisiaj jesteśmy. Dzisiaj też jest jeden problem, proszę Państwa, to znaczy ja nie znam w momencie, jak to nagrywam, wyniku ważnego dla Polski, meczu Polski z Francją. Natomiast ja bym załatwił to takim dowcipem, proszę Państwa, który był bardzo popularny ostatnio w internecie. Proszę Państwa, niezależnie od tego wyniku tego meczu, najważniejsza jest jedna rzecz, żeby Robert Lewandowski nie dostał żółtej kartki. Bo wtedy, jak dostanie, to nie będzie mógł zagrać w 1/8 finału. A i tak to jest. Natomiast nie wszystko było złe. Proszę Państwa, też mieliśmy wspaniałe występy, na przykład polskich komentatorów. Dariusz Szpakowski. Po pierwsze, proszę Państwa, Dariusz Szpakowski to jest taki, mówi się, że piłka nożna to jest taki prosty sport, gdzie 22 mężczyzn, 11 z każdej strony biega po boisku za szmacianą piłką. Ale jak Dariusz Szpakowski komentuje, to nie jest takie proste. Tam jest co najmniej 27 piłkarzy w każdym meczu. Jest na przykład we Francji gra Coman, Comeu, Comon, w Portugalii, proszę Państwa, Lyon, Liao, Lyon. To jest niesamowite. Na przykład Sebastian Mila może być pomylony z fizjoterapeutą polskiej kadry, ale przede wszystkim po każdym meczu następuje coś, co przejdzie do legendy nie polskiego sportu, proszę Państwa, polskiej poezji. To jest przemowa Dariusza Szpakowskiego. A teraz, jaki był jeszcze połączony z Grzegorzem Mielcarskim po meczu z Austrią, to proszę Państwa, to już w ogóle było historyczne. Dlatego ja teraz nie mogę tego Państwu pokazać, bo tam prawa autorskie do transmisji i tak dalej, ale mogę Państwu przeczytać. Zobaczcie, ja tu sobie to wynotowałem, najważniejsze fragmenty. I ja nawet nie wiem, czy ja jestem godny, proszę Państwa, żeby tę poezję Państwu tutaj zaprezentować, ale spróbujmy razem, bo to była historia. Polska przegrywa z Austrią, jest 3 minuty 30 doliczonego czasu, a 4 minuty były doliczone i wtedy Dariusz Szpakowski zaczyna. Na pewno co do jednego jesteśmy zgodni. Z walką, z honorem, z godnością. Na miarę możliwości, na miarę sił. Polacy walczący w dzisiejszym meczu z Austrią. A że Austriacy byli lepsi? Taka jest prawda boiskowa. Był moment, kiedy podnieśliśmy się i za to brawa. Może za szybko uwierzyliśmy w to, że stać nas na więcej. Może gdyby nie kontuzja Roberta, który wszedł na ostatnie minuty. Nie ma co gdybać. Na pewno porażka boli. Ale to nie jest porażka, po której możemy się wstydzić, czy możemy mieć pretensje. Tym bym podsumował ten dzisiejszy występ. I wchodzi, proszę Państwa, Grzegorz Mielcarski. Tak jest, tak wygląda futbol. I tutaj, że Robert Lewandowski też miał kontuzję ten. Natomiast zrobili wszystko, zrobili bardzo dużo, by się Austriakom przeciwstawić. Bo po pierwszym meczu Austriaków ja się osobiście bardzo bałem, że nie damy rady, że w dłuższej perspektywie tego meczu Austria będzie dominowała tutaj. Wcale tak nie było. Przez niektóre fragmenty spotkania byliśmy w stanie nawiązywać wyrównaną walkę. Mecz, tak jak powiedziałeś, Darek, może nie był zbyt piękny, ale on był dla nas tak ważny, że nie liczyło się piękno, liczył się efekt. Efektu nie osiągnęliśmy. I Darek Szpakowski na koniec wchodzi, ale polegliśmy po walce z podniesionym czołem. Różne są wiersze, które mogły być kwintesencją stanu polskiego ducha. Szczególnie ta ostatnia, ten ostatni fragment, jaka tu jest logika, zobaczcie, proszę Państwa. Było dobrze, taka jest ogólna teza tej przemowy, ale mecz nie był zbyt piękny, dlatego że w takiej sytuacji liczy się tylko końcowy efekt. Końcowego efektu też nie było, ale okej. W każdym razie, proszę Państwa, teraz coś na pocieszenie. Iga Świątek,
proszę Państwa, zrobiła karierę na polskim Twitterze. Zobaczmy. Taka była wiadomość, gdzie się podziały polskie chomiki. Zabija je to, z czego jesteśmy dumni. Jeden z internautów dowcipnie napisał Iga Świątek, a Iga Świątek odpowiada, to nie ja. No i to jest śmieszne, to jest sympatyczne. Następna rzecz, proszę Państwa, znacie tą dziennikarkę z TVP, Neo, co ma dużo tatuaży i właściwie nie wiadomo co więcej. Taki wpis zrobiła, zobaczmy. Przyszła faktura za prąd, no ładnie. Dlaczego ja to Państwu pokazuję na poprawę humoru? No przecież czy nas to cieszy, że Karolina Opolska ma dużą fakturę za... W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Andrzej Duda odwiedził Xi Jinpinga w Pekinie. Jeden mem. Proszę Państwa, ja uważam, że to dobrze, żeby była jasność. Trzeba wielowektorowo prowadzić politykę zagraniczną. Bez przesady, ale jednak trzeba próbować. Natomiast jeden mem był autentycznie, proszę Państwa, śmieszny. Zobaczmy. Oh my God! Jackie Chan! Best day ever, mówi Andrzej Duda. Oj. Co? Dobre. No. Panie redaktorze, ale bądźmy poważni. Cicho! Cisza! Dobrze. Ja mówię. Proszę Państwa, trochę śmieszne. Natomiast... Uśmiechnięta Polska nie mogła tego przeżyć, że Andrzej Duda spotkał się z Xi Jinpingiem, który jest przyjacielem Putina. Ergo Andrzej, wszyscy i tak to widzieli, Monika Mesuret bardzo z tego powodu cierpiała. Zobaczmy. Duda, przyjaciel Xi, który przyjaźni się z Putinem. Słodko. I teraz poproszę od razu następny materiał. Ktoś pyta panią, to był maj 2024. Smacznego. Widzę różnicę, kiedy w spotkaniu bierze udział Biden, Macron, a kiedy Duda. Albo Blinken. Oj, proszę Państwa, pamiętajmy jedną rzecz. Żyjemy tu i teraz, w tym patriarchalnym świecie. Natomiast z rzeczy, które naprawdę mnie rozbawiły, proszę Państwa, to był tak zwany gambit Pudziana. Mariusz Pudzianowski na swoim tam jakichś mediach społecznościowych wrzucał zdjęcia z Dworca Centralnego, że jedzie na mecz Polska-Austria. Proszę Państwa, Polska tam górą i w ogóle... Natomiast potem się okazało, że po tym jak wsiadł do tego pociągu na Dworcu Centralnym, to wysiadł na Dworcu Zachodnim i poszedł do domu. Zobaczmy. Szanowni Państwo, jesteśmy w pociągu do Berlina, pociągu, który odjeżdżał o 8.40 z Warszawy Centralnej. W tym pociągu przez chwilę był Mariusz Pudzianowski, przynajmniej na to wszystko wskazuje. Według relacji ochrony, która znajduje się w pociągu oraz konduktorów, Mariusz Pudzianowski wysiadł na stacji Warszawa Zachodnia i dalej już z nami nie podróżuje. Właśnie przeszedłem przez cały pociąg, który składa się z wielu dzisiaj wagonów i niestety, ale Mariusza Pudzianowskiego w nim brak, po prostu. Proszę Państwa, jeszcze raz, kwintesencja. Polska górą! Polsko, go! Polska górą! Polsko, tak, go! Jest. Natomiast, proszę Państwa, Krzysztof Śmiszek poszedł do Radia Z i tam zobaczył tęczową flagę, to na samym wstępie, ale potem się okazało, Krzysztof Śmiszek zaczął się żalić, że jest po prostu strasznie mało pieniążków w tym europarlamencie i nie wiadomo nawet, czy on będzie miał na mieszkanie. Zobaczmy. Rafał, czy w Brukseli dzielicie jedno mieszkanie z chłopakiem, tak to jest napisane, i dzielicie się kosztami, czy bierzecie dwie dotacje i mieszkacie osobno? Tutaj nie ma żadnych dotacji na mieszkanie, w ogóle to są jakieś legendy. Ale Parlament Europejski dopłaca przecież do wynajmu. Nie dopłaca. W ogóle nie? Nie, no nie dopłaca. Jest pensja, jest dieta i tyle, no i radź sobie sam. Piotr pyta. Proszę zapytać pana posła Śmiszka, czy jako osoba, która zarabia z wynajmu mieszkań, czuje się jak szlachta XXI wieku? W końcu mieszkanie prawem, a nie towarem. Czy czuję się szlachet? Nie, ja jestem z lewicy, a na lewicy nie uznajemy. Ale mówicie mieszkanie prawe, nie towarem. Tytuły szlacheckie zostały zniesione jeszcze przed wojną, więc nie ma co wracać do tego typu rzeczy. Wynajmuję dwa mieszkania, płacę podatki, co miesiąc odprowadzam. No zarabiam, po prostu zarabiam. Mogę i zarabiam. Może, proszę Państwa, i zarabia. I jakieś tam pieniążki wpadną. Z diety miesięcznej europosła to jest tam 4950, proszę Państwa, euro miesięcznie. Natomiast Krzysztof Śmiszek powiedział też, że Bruksela nie dopłaca do mieszkania. Więc wejdźmy sobie na stronę Infor. Otóż, proszę Państwa, dopłaca, bo jest coś takiego jak dieta dzienna, czyli ma się te 5000 euro. To takie na bezpieczne, po prostu jak taki minimalny dochód. Natomiast potem mamy jeszcze dietę dzienną, kiedy odbywają się posiedzenia. Maćku! Marciek, mów po polsku. Dieta dzienna, nazywana też dietą pobytową, to zryczałtowana kwota pokrywająca koszty zakwaterowania
posiłków i powiązane wydatki każdego dnia, w którym europoseł przebywa w Parlamencie Europejskim w celach służbowych. Dieta dzienna wynosi 350 euro dziennie. Dlatego się podpisuje rano listę, potem się wyjeżdża do domu, ale dzień jest, proszę Państwa, zaliczony. Tak to wygląda. Natomiast skoro, proszę Państwa, no takim leitmotivem tego programu jest poprawa nastroju, to ja myślę, że warto, nic tak Polakowi nie poprawi nastroju, jak, proszę Państwa, rosyjska propaganda ostrzegająca przed polską potęgą. Proszę Państwa, zobaczmy, obejrzyjmy sobie razem teraz ten filmik. Так зачем же сейчас Польша перевооружается? Напомним, в Речь Посполитую входили территории современных Белоруссии, Украины, Эстонии, Латвии и Литвы. Речь Посполитая – это большая часть Прибалтики. Может, там потом они захотят дальше отхапать это Чехию, Венгрию, почему бы нет, Словакию. Может, если удастся, то и Германию. Dobrze, proszę Państwa, i to od razu, jeżeli, ja bym od Niemiec zaczął w ogóle, jeżeli chodzi o odejmowanie tych kawałków. Następna, proszę Państwa, rzecz, która nie wiem, czy tak poprawi Państwu nastrój. Dominika Wielowiejska wytłumaczyła takim może trochę zagubionym czytelnikom Gazety Wyborczej, jak to tak naprawdę jest, proszę Państwa, z tą polityką migracyjną. I to wszystko się zamieściło, proszę Państwa, w jednym zdaniu. Zobaczmy. Wolna sobota. Tak. Premier Tusk chce szczelnych granic i po cichu popiera puszbaki. Ale dla migrantów to lepiej. Już jesteśmy na lotnisku, pomału odlatujemy, odlot! Ja, to jest ciekawe, proszę Państwa. Ja ostatnio słuchałem takiego podcastu europejskiego po wyborach i oni tam mówią, to tacy takie po angielsku, z Brukseli ludzie mówią, ale Donald Tusk jest potężny, wszyscy go szanują, bo teraz jest EPP, odgrywa kluczową rolę, a on jest premierem z EPP największego kraju w Europie. On jest rozgrywającym. I potem przeszli do tego, żeby mówili, a co Donald Tusk załatwi dla Polski w związku z tym? I oni mówią tak, no załatwia, znaczy on przede wszystkim załatwia dla EPP, ale też jest tak, że po prostu mógłby załatwić coś, ale Radek Sikorski powiedział, że nie chce tego stanowiska wysokiego przedstawiciela do sprawa bezpieczeństwa, bo to by musiało zostać stworzone. Także no właściwie nic nie załatwił. I to, proszę Państwa, może zaniżamy poziom, ale wydaje mi się, że ten tweet Jacka Protasiewicza dobrze podsumowuje w ogóle tematykę tego odcinka dzisiaj. Zobaczmy. Nie chcę być małostkowy, ale Donald Tusk w polskiej polityce jest jak Lewandowski w piłce. Wszyscy go znają, ale z tego wynika. Zwłaszcza dla Polski. Więcej o tym będzie w mojej książce. Tak, wszyscy czekamy na tą książkę. Ale a propos tego, proszę Państwa, to Dominika Wielowiejska, tłumacząc swoim czytelnikom, jak zaawansowana i skomplikowana była ta polityka Donalda Tuska, to napisała taki fragment dotyczący tego, jak był kryzys migracyjny, ten poprzedni, i Angela Merkel próbowała go rozwiązać, a wtedy Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej, kluczowym prezydentem Europy, niektórzy mówili w Polsce, i on miał inną wizję. Bardzo Angela Merkel była na niego zła, bo miał inną wizję niż Angela Merkel i otwarte drzwi. Ale w końcu tam pisze o tym, jak oni się różnili, ale w końcu następuje w tym artykule kluczowy fragment, który chciałem teraz Państwu pokazać. Tusk, nie tylko to jest mowa o tym, jak Angela Merkel razem z Markiem Rutte ustalali z premierem Turcji, wysłannikiem tak naprawdę Erdogana, to, żeby uchodźców zatrzymać albo nawet cofnąć z Grecji do Turcji, a za to Turcy dostaną pieniądze. Tusk nie tylko został niezaproszony na to spotkanie, ale nawet nie poinformowano go o nim, odkrył faz. Oczywiście. Pisze o tym też Robin Aleksander w swojej doskonałej książce o kryzysie migracyjnym. No tak to, proszę Państwa, trochę jest. Donald Tusk odgrywa bardzo ważną rolę, ale co z tego Polski, dla Polski wynika, tego jeszcze się tak do końca nie dowiedzieliśmy. Ale być może, proszę Państwa, być może się w przyszłości dowiemy. I na tym dzisiejszy odcinek, drodzy Państwo, chciałbym zakończyć. Jutro jest środa, czyli wiecie co Państwo, wysyłajcie ciągle filmiki. burza@telewizjarepublika.pl. Do zobaczenia. Dzisiaj mamy wzrost zainteresowania programem.